Hej ekipa, witam was z Staniem, witam was ponownie. Space Prison, kontynuujemy naszą rozgrywkę. Po ostatnich wydarzeniach dołączyliśmy do gangu i powiem wam szczerze, wymiatamy teraz, mając o wiele więcej możliwości, więcej sojuszników, więcej, tak naprawdę wszystkiego możemy więcej robić. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ile dołączenie do gangu finalnie nam daje. No i teraz co możemy zrobić? Oczywiście budować, craftować, przetwarzać. Mamy co robić, zwłaszcza że tutaj mamy sporo zadań, słuchajcie. Bo patrząc sobie tutaj do gangów, teraz zauważyłem, że faktycznie mamy zadanie oznaczone u osób. Więc warto będzie się nad tym zastanowić, że trzeba tutaj faktycznie dla nich zadania realizować. Zastanawiam się, od którego momentu będę mógł tutaj jakieś relacje budować i od którego momentu będę mógł tutaj finalnie też pracować na tym, żeby na przykład komuś wrzucić wyzwanie. Zobaczymy, ale też jest problem to, że jesteśmy mega głodni. Trzeba tutaj faktycznie nad tym popracować, bo to jest już duży problem. Więc ogarniemy, słuchajcie, polatamy sobie tutaj, ogarniemy sobie jakieś jedzonko. Natomiast tutaj... Ej ty, Sali nie rzuci się w oczy? A kto to taki? No tak, nie jesteś tu zbyt długo. Salvador to mój szczur. Ma piękny mały wąsik, kokardkę na ogonku i dwa wielkie zęby, które świetnie sprawdzają się jako temperówka. Nie kojarzysz? Nope. I obać to. Wiem, to zabrał go ten bydlak Magnus. Któregoś razu chciał go ode mnie kupić. Powiedział, że Sal wygląda smakowicie. Obawiam się najgorszego. Potrzebuję wsparcia. Proszę zajrzeć do mnie, jeśli możesz pomóc mi odzyskać szczura. Dobra. Nie ma problemu, ale najpierw może ja ogarnę swoje potrzeby. A Magnus to nie jest, aby... Nie, Magnus to nie jest z tej. A tu Magnus? Magnus, no właśnie. Z chęcią sklepiemy pana Magnusa. Oj tak, dobra. Lecimy dalej, tylko tak. Czy ja mam coś do odcelenia? Nie, nic nie mam. Przechodzimy czysto. O, rozmowa kolejna. Hej, czekaj, potrzebuję pomocy w jednej sprawie. Jesteś tu nowa. Jestem nowa. Nie mam pewności, czy mogę ci ufać. What? Nowa? Możesz mi zaufać. Myślę, że któraś próbuje mnie zabić. Tyle razy dziś oglądam się za siebie, że zostałem skurczu szyi. Jeśli możesz mi pomóc, zajrzyj do mnie w wolnej chwili. Tylko proszę, pośpiesz się. Okej, okay, dobra. No tutaj mamy oczywiście ziemniora do oddania dla szczurka, ale nie chcemy. Tu mogę kupić posiłek. Ile za posiłek? Dycha. Ale to nie, takie rzeczy ja nie chcę. Ja wolę sobie to sam pozbierać. Jeszcze się przyjrzeć, czy faktycznie wszystko zebrałem. Tutaj tak, wszystko ładne zebrane. Więc lecimy tutaj, spokojnie. Tutaj widzę, tylko do walki oni są zdolni, no ale to ja nie chcę. W żadnym wypadku. Generał Bombasto, wszyscy chcą mnie bić. No, trzeba mieć oczy z tyłu głowy. No, ty mi odpowiedziała. No i tutaj mamy kolejne rzeczy. Nakam, serce chrupowo czop pancernika, ale to jest to? Nie, to jest grzybomięśniak, a widzicie. Chrupacz, mięso chrupacza, pieczony chrupacz mogę zamienić. Mięso szczura, a ja mięso szczura zostawiłem? Ajajajajaj, mógłbym mieć jedzonko, ale może w przyszłości będzie to jakoś... Serce chrupacza pancernika, mięso wyrosta, mięso chrupacza za dwa. Mięso szczura za dwa, ale to nie jest jakieś powalające, no ale dobra. O, tu są jeszcze złom. Złom, z chęcią przyjmę. Złom. Ja widzę tego złomu, faktycznie mamy elektronicznych części, ile mamy? Mnóstwo rzeczy, mamy, super. Idziemy dalej. No i właśnie tutaj. Tu się dalej nie wbije, bo trzeba zakłócić sygnał, to nie ma tu. Weźmiemy to, ale nie będę miał gdzie tego schować. Chyba, że weźmiemy i schowam sobie tu, bo tu chyba mam rzeczy. O, patrzcie, ile mam? Dużo, 5, 6. Tutaj mamy resztki. Część elektroniczna, a także stąd mogę zabrać. No i zacnie, cacy, to mi się podoba. Czyli finalnie mamy już 4 kryształy przyprawy. Warto będzie to jakoś gwiznąć stąd, ale to zobaczymy. Natomiast słuchajcie, tutaj akcja jest, bo mamy przygotować bodajże posiłek dla tego giganta, pamiętamy. Właśnie, dzień piąty trzeba być kończył, więc teraz tak, ziemnią, resztki jedzenia jest grzybowe tacos, fajnie. Resztki jedzenia, potrawka, okrawa. 15 głodu. A tutaj mamy mięso chrupacze, resztki jedzenia, żel cukrowy, posiłek. No dobra, to żel cukrowy. Rozumiem, że żelu cukrowego nie mamy. Tutaj schowanego? No nie. Żel cukrowy za 4. To nie pieniądze. Nie takie pieniądze tu się robiło. Ogarniamy sobie posiłek, sami sobie gotujemy. A co? Wolno mi, wolno. Tylko żebym teraz go nie zjadł, to może ja sobie to wrzucę. Ale tak, mięso chrupacze bym miał jeszcze. Plasta koleczna Brejo budyń. To też byłoby fajnie.
żeby się najeść, ale wiecie, to ja sobie też coś muszę ugotować. Grzybowe tacos, 15 głodów, to nic mi nie daje, kurczę. 15, 15, to tutaj mamy 25. Mięso chrupacze nie mamy. Może jednak, aha, tylko że ja musiałbym tutaj wydać 8 i 4, daje mi dostęp z 12 i mam wtedy posiłek. A jeżeli ja z tym posiłkiem, o tu mam widelec, tu, a tu mam za 10 posiłek, no to chyba jednak kupimy tym razem. Zakupię sobie, słuchajcie, bo tak, mogę to jakoś rozdzielić. Okej, okay, żeby tylko właśnie było zjedzone jedno, okej, okay, jedzenie ogarnięte, mamy to. Teraz tak, weźmiemy widelec. Znikamy stąd, dobra, mykaj. Bo tutaj chcemy finalnie tutaj schować go. Tutaj krysza przyprawy ze swojej, o, nie można sumować, dziwne. Krwawienie, no słabe, broń, ale jak będzie do czegoś trzeba potrzebne, no to na pewno ogarniemy. Natomiast... A to w takim razie trzeba będzie mięso chrupacza ogarnąć, ale potrawka z okrawka byłoby super 5, ale to idealnie zużywamy 5, a ja chcę jeszcze dojeść, ugotujmy sobie 2 grzybowe tacos, tak? Grzybowe tacos za 15, no to mamy to i spoko, wciągnęliśmy i mamy już, słuchajcie, lepiej, już jest, statusy są poprawione, choć no nadal to nie jest to, co byśmy chcieli. Na pewno bym nie chciał, więc jeszcze, słuchajcie, pogotuję. Bo według mnie to trzeba będzie zaspokoić. Grzybowe tacos wciągamy, dobra. No i innego wyjścia nie ma po prostu. Musimy sobie, resztki jedzenia zostawiam sobie jedne. Tu stąd mam teoretycznie wszystko wzięte, tylko tak, właśnie, żeby się nie napatoczyć na typka. Tutaj nic nie do zebrania nie jest? Nie. Dobra. Ja chciałbym tą przyprawę finalnie wziąć, bo widzę, że z nią tutaj raczej nic nie zrobi interakcji. Chciałbym się tu dostał. O, jakbym się tu dostał i coś tu zdobył. O, zarzewiają śrubokręt i mamy żel cukrowy, zdemontujemy. No ale tutaj trzeba by faktycznie zakłócić. Dobra, to wychodzimy. O, i to jest dobry moment. Może. Żeby zabrać. Jak myślicie? Zobaczymy. A, w sumie on sobie tutaj lata, tak, tak po prostu, więc mięso chrupacza, nie mogę kupić mięsa chrupacza raczej, nie, raczej nie. Poczekaj, tylko jest problem. Mianowicie, ja tego nie przemycę, ja to muszę tak przejść, bo tu mamy czujnik, zapomniałem. Teraz mogę to rzucić. I teraz jest spoko, dobra, weźmiemy. Rozumiem, że tu nic nie zostało nam. No wydaje się, że specjalnie. Tutaj jeszcze mogę coś pogotować. Pieczony chrupacz. 5. To jest nic nie warte. Nic to nie jest warte w tym momencie. Dobra. To ogarnęliśmy jedzenie. Troszkę kupiliśmy, troszkę sprzedaliśmy. Tutaj mogę jeszcze ewentualnie 5 głodu garnąć. Mogę zbudować coś, co zaraz to definitywnie to zbuduję. Resztę przyprawy zabieramy, no i to zbudujmy sobie, żeby było na przyszłość już to ogarnięte. Zwłaszcza, że mamy mnóstwo części, tak? Już mam 2 teleporty, słuchajcie. Mam już 2 teleporty. Teraz pytanie, czy jak ja tu wejdę, to finalnie czas się jakoś przesunie? Teraz się do bloku gotowy, ale widzicie, nie mogę. Aha. Czyli muszę mieć 2 godziny w zapasie zawsze, żeby tutaj móc się podróżować. O, co się dzieje? Dobra, mamy to. To wydaje mi się, że nic więcej tu nie ugram. Wróć do bloku. Wracam do bloku i w bloku zrobimy sobie finalnie te wszystkie kwestie, misje i co tam jeszcze tam jest. Rozumiem, że tutaj z tobą mogę porozmawiać. Na razie wracamy do siebie. Siema. Ale właśnie pytanie, czy ja nie mogę tego rozmontować? To jest dobre pytanie. Dostać 15? Ej, jemu to rośnie. Dlaczego 15? Mi się to nie podoba, że jemu to podbija. Odpoczynek, użyj. Tu mamy sierść, kępa włosów. A tu już widzicie, mogę. Prymitywna maczuga, już mogę kraftować. Mogę śrubokręt. Fajnie, mydełko mogę sobie skraftować. I też bandaże. Swój z formaliną, bardzo dobrze. No i tutaj też tabletki. Tutaj nie mam oczyszczony złom, ale nawet nie umiem go wytwarzać. Ja tego nie wziąłem finalnie. O kurczę.
poważnie? Nie wykorzystałem tego? Wydawało mi się, że wykorzystywałem. No to ciekawe teraz. Dobra, szczurki trzeba pochować. Na pewno tego chcę odłożyć jednego. Te jeszcze poczekają. Wspomnienie nie ma co. Tutaj możemy trochę coś porobić. Możemy jakąś kulkę z złomu dorzucić, bo wtedy finalnie szczurki będą miały atak i to będzie stąd. Jeszcze dodatkowo jakiś atak będzie. Spoko. Tu mamy poziom trzeci. No to ładne poziomy. Szczur wylizuje się z ran. Okej, dobra. Ale ja mimo wszystko jeszcze chcę pójść. Zobacz, co tam za zadania. Właśnie. Część elektryczna. Chciałbym to zrobić. Tu Kansas walka. O, jesteś. Ile tych części mamy? 13. Mogę ci 5 oddać. Słucham, czyli tak nie mam nic do roboty. Wielka ucieczka. Mamy to. Nagrody. Dwie tabletki, ale właśnie. My nie mamy na to miejsca na razie. To poczekaj z tym zadaniem. Ja się tu pogadam. Co tu się dzieje, właśnie pochować rzeczy. Bo chyba tu jeszcze była skrytka. Pan Magnus, tak? O jest. Dobra, tu mamy jeszcze skrytkę. Ale tu mamy rzeczy zapchane. O kurczę, dobra, ale to mogę tak schować. Mogę zabrać kości. Przyprawę. Nie wiem, czy do czego będzie potrzebne. Na razie ją schowam. Wydaje się... O, to jeszcze mogę sobie odłożyć. I na razie to by było wszystko. Wiecie co, te codzienne śmieci wydaje mi się wartościowe wbrew pozorom, ale zobaczymy później. Dobra, skoczymy tutaj jeszcze o te zadania. Misje dla naszych tutaj. Hej, czego chcesz? Opowiedz o szczurze zguba. Ten bydlak Magnus musiał zarwać mojego Salwadora. Obawiam się najgorszego. Jestem pewny, że Magnus capnął, ale przygotuję dowód. Ale potrzebuję dowodu. Nie chcę wywołać kolejnej wojny gangów. Musimy być sprytni, więc posłuchaj, to zadanie dla dwóch osób. Znam tego bydlaka, więc odwrócę jego uwagę, a ty w tym czasie poszukasz Salwadora w jego celi. Nie możemy pozwolić, żeby ta gnida skrzywdziła mojego Sala. Mogę na ciebie liczyć? No dobrze, znajdź Salwadora. Cela 17. Akceptuj. Dzięki, to wielkie dla mnie znaczy. Ta szczuromowina chce zjeść mojego szczura, a ja nie na to nie pozwolę. Jeśli pośpieszymy, zdążymy uratować Sala. Jest w celi 17. Dobra, ale ja widzę, że trzeba będzie... Dobra, mam wyposażenie, mam ekipę, mam wszystko chyba, co może mi być potrzebne do ewentualnej walki. Cela 17, tak? 18. Wyważ łom. I już, chodzimy. Proszę, dzień dobry. Ja mogę tu... Szukaj, tutaj nie mogę nic, ojej, to biednie. Szukaj. Szukujemy. Jedzenie używam Nie ma. Jedzenie używane. Konfrontacja sztuk walki z dumą. Zapraszam na finał turnieju totalna ze zwierzęceniem. Miejsce tam, gdzie zawsze godzina ta co zawsze. Bilet tyle co zawsze. Aha, czyli tyle. No to zadanie, wiesz co? Wyciągnąłem zbliżające się pytanie. Masz. Zwróć szczątki Salwadora, bo tam jakieś szczątki były jeszcze, tak? Oddaj. O nie, tego ogonek, Sal! Przykro mi. Może Sal wciąż żyje? Proszę, przestań, nie próbuj mnie prosić. Jestem już tak długo, że wiem, co znaczy. Zajrzyj do mnie jutro, mam dla ciebie zlecenie. Teraz chcę być sama. Pożegnam się z przyjacielem. Okej, okay. No i relacja nam urosła. Całkiem spoko. Więc wychodzimy stąd. No i teraz ogarniamy to zadanie drugie, które mieliśmy tutaj do pogadania. Nie wiem, czy z tym Magnusem finalnie... No walka może być... A on w jaki jest w hierarchii? Pokażcie mi go. Świeżak! Atrybuty bojowe, dane osobowe. Bardziej atrybuty bojowe bym zobaczył. Informacje mamy, słuchajcie. Wymuszenie dostać 15. Nic nie wiemy. I już wiemy. Proszę, broń. Majker z żyletki. Papierowa kamizelka, drażliwość. Atak po pchnięciu. 100% obrażeń. Uszkodzona wątroba. Otrzyma 100% trucizna obrażenia. No to możemy z nim powalczyć. No, to będzie chyba na kolejne spotkanie.
Jakoś niespecjalnie mi się uśmiecha, żeby mu tam wynagradzać go odpowiednio. Chcesz pogadać w porządku? Rozmawiajmy. Więzień widmo o tajemnicy zagrożenia. Znalazłam liścik w swoim jedzeniu. Ktoś chce mnie zabić, ale nie wiem kto to. Możesz mi pomóc? Przy analizie po gruszkę przy panelu strażnika. Ambulatorium. Okej. Akceptuj. Widzisz tę wiadomość? Kto chce mnie stąd wyrzucić? Tylko kto? Pisma wygląda znajomo, ale nie potrafię nikogo wskazać. W ambulatorium B jest urządzenie ze specjalnym opróżnieniem. Znieś tam wiadomość, żeby przeanalizować pismo. Mogę się tym zająć. Dzięki, ale uważaj, strażnicy patrują to miejsce, a oni są nie patyczkują. To jest wiadomość, która znajduje się w ambulatorium z Zalesarem. Potrzebujesz ściśle śrubokręta, żeby się tam dostać. Proszę, przyjdź do mnie, jak tylko się tego dowiesz. Ktoś chce mnie zabić. A śrubokręta to nam nie dała, co? O, zjedzmy głód, ogarniemy. Ale właśnie, idziemy tu. Pamiętamy, bo mamy coś dla niego. Dla dużego. Zadanie także oddajemy, posiłek. Nowy człowiek drużyny, szczur plagi. Ale ciekaw jestem, ile finalnie takich szczurów plagi mogę mieć. Trzeci. Fajnie, podoba mi się. O, ale co, takie po prostu serduszko poleciały? Ja po prostu muszę na niego klikać. A jak klikam na niego, poprawiam relację może? O kurczę. No dobra. Do szczur plagi, doktorek plagi i monstrum plagi. Będziemy wiedzieć, że to jest od pana monstrum. Dobra. Ale właśnie, jedna rzecz. Odporność to trucizna. Dobra, to tylko chciałem tyle. Co chcesz teraz? Serce chrupacza pancernika. Dostajemy 3 stymulanty. No, to już jest ładne coś. Dobra, ale dostarczamy jeszcze te części. Praktycznie. Części. To będą części. Będą na pewno do zrobienia tutaj. Masz, proszę. Tak, oddaj. Już ma. A, to się tu skumulowało. Wiesz co, myślę, że lepiej nadadzą się części zapasowe do mojego ciążko ekspresu. Mimo wszystko dobra robota. Wykorzystam to mojej lampki nocnej. Serio, potrzebuję kilku rzeczy, skoro zaczynasz sprawdzać się w tej roli, muszę cię jakoś wywołać. Do tej pory nazywasz... O tej pory nazywasz się Mu Marty. Nazywam się Staniu. Nie wygłupiaj się, wszyscy moje stęci nazywają się Marty, tak będzie łatwiej. Ale z Marty, skoro już mogłem ci zauważyć, to wszystko ci wyjaśnię. Urządzenie, nad którym pracuję, cóż, pomóż nam stąd uciec. Wspaniale, co? Pomóż mi, ale nie pożałujesz, jeśli cię to interesuje. Spotkajmy się tu jutro, mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia. No i dobrze. Fajne zadanie, podobają mi się, słuchajcie, te zadania. Lecimy w takim razie dalej, skoro już dzień zakończył, to musimy to wymuszenie. Może jednak, wiecie co, skoro mam ładny poziom życia, ja bym z tym Magnusem troszkę zawalczył. Może, mamy ładne wsparcie toksyn, a ten Magnus nie wydaje się jakimś świeżakiem, jakimś potężnym. Zobaczmy, tu uszkodzona trucizna obrażenia, to super. On ma broń, krwawienie i pancerz, ale to jest wytrzymałość, kurczę, to finalnie i tak to nie będzie jakieś dla nas chyba większe wyzwanie. Ja się tylko chcę sprawdzić jedną małą rzecz. Ja bym chciał pancerz sobie zrobić, także właśnie, bo o tym pancerzu trochę myślę, to tutaj dwie skórki szczura potrzeba. My mamy w chwili obecną tylko jedną, bodajże? Mamy jedną, tak, zgadza się, ale ja jeszcze chcę sprawdzić, czy to jestem w stanie tutaj lepszy jakiś pancerz tu wytworzyć, bo pamiętam, tutaj powinny być jakieś te pancerze. Tutaj użyj. I właśnie, widzę jakiś pancerz, tutaj jest. Ale właśnie, kępa włosów i skorupa chrupaczy. Ale mamy, słuchajcie, moduł hakujący. No. A ja tutaj muszę zapłacić za naprawę śrubokręta, czy finalnie lepiej mi się opłaci za 4 tych coś to. Kurczę. Drogo u ciebie, 4 kasy. A żeby to wytworzyć jakiś śrubokręt, to ja chyba mam łatwiej to do zrobienia. Właśnie, czy ja mogę się stąd teleportować teraz gdzieś? Nie. Wszystko powyłączane. Ja myślałem, że w nocy jest jakaś możliwość opcji, opcja jakaś podróży.
ale nie. Niestety nie. Natomiast słuchajcie, no to co, śrubokręt. Bym chciał zrobić śrubokręt samodzielnie. Jęzor chrupacza. No dobra, wszystko wiemy. A, to teraz bierzemy, idziemy, klepiemy tego magnu coś tam. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że bardzo się tutaj nie będzie sprzeciwiał ktoś z jego gangu, bo jesteśmy wśród jego ludzi, więc może być to finalnie problem. Ciekawostka, gra mi się skraszowała, nie wiem dlaczego, natomiast widzę, że kolega zupełnie w innym miejscu teraz stoi, więc bardzo randomowe chyba tutaj są rozstawione te jednostki. Porozmawiamy? Nie, walczymy, walczymy. A i co tu się dowiadujemy? No proszę. Okazuje się, że jest niesproszony fragment. Czy faktycznie hierarchia, takie, takie, takie. Dobra, w takim razie mimo wszystko walczymy. I co my tu mamy? O proszę. Magnus ma dwa szczurki, no bo tak, bo jest w gangu, ale za to my mamy doktorki, szczurka i monstrum plagi. No to monstrum plagi leci tu. Doktor plagi według mnie pójdzie tu. Będzie trzeba będzie go tam troszkę podlecić, ale damy radę. I tu jest jakaś nowa rzecz, tego nie znam. Trzeba będzie to zbadać. Chyba to finalnie co mamy, to musi nam wystarczyć. Tutaj truciznę, mam nadzieję, że my jemu zadamy. I zaczynamy zabawę. I co to jest? Pułapka, zniż na wejściu. Na wejście 8 obrażeń, 2 rana. Unieruchomienie 2 tury. Aha, okej. Okay. Natomiast słuchajcie, kolega ma uszkodzona wątroba, otrzyma 100% trucizna obrażeń. Wow. Drażliwość, atak po pchnięciu, przyciągnięcie 100% obrażeń. Aha, nie wolno go pchnąć ani nic takiego. Dobra. Furia plus 15% obrażeń. Dobra. No to mam jeszcze riposta. Przy przyjęciu ataku zdaje 50% otrzymanych obrażeń. Okej, okay, no to rozumiem. W takim razie nie mogę go ciągać ani pchać. Mam nadzieję, że w takim razie on jakiś sam z siebie będzie chciał tu wejść, bo tu mamy kolumnę toksycznych grzybów. 2 obrażenia, 3 trucizna. W chwili zniszczenia 2 obrażenia. Tworzy trującą kołużę obszar wybuchu jedna kolumna. O, idealnie na niego by to siadło. Więc tak, zróbmy tak. 4, 6... 2, 4. Wiecie co to nie? Zrobimy tak. Tu. I tu. I tu go rzuć. I teraz jeszcze chciałbym na obrażenia 3, 4. 4, 6. 4. Gdyby tutaj wskoczyła szóstka, w chwili wybuchu 2 obrażenia, ale to nic nie damy. 4, 6 ciągnij. Nie mogę oczywiście na nim użyć. 3, 4. No to chcę na niego użyć. Ale nie ma. Oj, tarczy mu trochę zeszło. No to dobrze. Dobrze to weszło mimo wszystko. I jeszcze poprawimy. Pyk, proszę. I doszło. Bardzo fajnie. Jeszcze jakbym może użył tabletki. Wiecie co? To nie byłoby głupie nawet. I dać jednemu... Nie mam krwawienia, ale szczurki pewnie zyskają na tym. Jednak trzeba chronić. Ok. A my teraz zrobimy oczywiście 2-3. Walniemy sobie tu. I ładnie trucizna się wskoczyła. I teraz tak. Róż naprzód? Nie. W sumie możemy. Możemy z tym zadziałać. Zatrzymać ich tutaj w tym miejscu. Róż do przodu. I nałóż truciznę tylko komu? Ten byłoby super, no ale wiemy, że Magnus najbardziej nam będzie denerwował. Popraw. Tak jest. Okej. Okay. I ten z kolcami znowu by walnął. Jest. I jakby teraz podjechał z tym. Tu zadamy, zniszczymy. Pięknie trucizna wlazła. No i jeszcze Magnusowi tu za 5 skoczył, więc ten finalnie i tak dokona żywota. I mamy 8. O, jak ładnie. Jakieś przesunięcia poszło. O, co tu się dzieje? Jakieś przesunięcia dziwne. Nie podoba mi się. Przygotowanie w zamknięciu turze plus 2 punkty akcji. Wot, o nie. To my się tak nie bawimy, kolego. No tak, ten szczurek dokona żywota. Ten szczurek jeszcze nie. Tu nie mogę zrobić. Trzy, cztery. Walnij tym. Ładnie ci zeszło. Na tego trzeba bandaż. Dobra, 17. Mam nadzieję, że finalnie 2 punkty akcji, więc musimy na szczury też uważać.
A widzę, tych tabletek finalnie trzeba troszkę teraz używać. Bo teraz na przykład chcę się przybliżyć, żeby trochę na siebie przyjąć. Przed takie coś. Okej, okay, no ten oczywiście załatwiony. A teraz mamy tak. Różna przód. Tutaj trucizny trochę. Ale może tak, 2-3 na tego trucizna chociażby weszła. Myślę. I tak trzeba tutaj wytrzymać z nimi. Walnij tym. I teraz 3-4. I odskocz. Dobra. Uderzył na tego, więc tego trzeba będzie wycofywać. Tutaj zrobimy zamieszanie. O, idealnie się ustawiliście w sumie. Super. I teraz tak, tu bomba ma za 4 obrażeń. Gryźniemy tego. I wycofaj się. Okej, okay, Magnus. O, jakżeś pięknie Magnus wlazł. Wow, 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 co tu się dzieje? Ho, ho, jak dostaliśmy. No ale pięknie, 36, słuchajcie, no to mamy to. Choć fakt faktem, nie podoba mi się to, że tak nas tutaj nie ma krwawienia, proszę, leczenie. 3-4, 2-4, ciągnij pchaj. No nie podoba mi się, że on nie mogę na niego stosować tego ciągnij pchaj. Ale w sumie obrażeń 3-5, o, wiecie co? To bym użył 7-8. Mi to też zużyje akcję, więc finalnie tego nie skorzystam. Tu mamy 3-4. Dobra, używamy bicza. Jeszcze raz. A teraz tu. Choć w sumie nie było potrzeba, bo było 5. Koniec akcji. Dokonam żywota, świetnie. I teraz tak, rusz naprzód. 2 razy trucizna. Raz. I 2. Świetnie. I teraz 3 i się cofnij. I tu znowu powtórka. Raz. Jakbym tak doszedł do 11, to już byłoby pięknie. No i teraz widzę, że krwawienie, bo te statusy maksymalne to jest 10. Trzeba będzie o tym pamiętać, trzeba będzie faktycznie robić różnorodność naszego zespołu. Ładnie, ładnie, dostaliśmy troszkę jeszcze. Ale gościu, teraz już jest po tobie. I popraw mu. Dzięki. Jeszcze go pchniemy? A pchniemy. A jemu podnosi faktycznie, ale nie, zbicza już nie użyję. Teraz nasze koledzy go wykończą. Czyli musi być statusy krwawienie i trucizna, żeby finalnie dochodziło do maksa. I mamy Magnus minus 11 relacja. Trudno. Weźmiemy wszystko, mamy szczurki. I Magnus powróci. I na pewno się ucieszy z tego faktu, że złoiliśmy. Dobra, weźmiemy sobie te codzienne śmieci, bo wydaje mi się, że to będzie finalnie potrzebne do dalszej rozbudowy. Ale mamy gościa zrobionego, słuchajcie, nic lepiej nie trzeba było. Troszkę szczurki oberwały, trochę mnie martwi to. Więc trzeba będzie troszkę ich podreperować, 27-32, tu się jeden reperuje, więc finalnie drugiego też będę chciał. O! Nawet spoko, nawet. Dobra, chcemy tutaj w takim razie wyłudzenie załatwione. Wracamy do siebie i załatwiamy temat dalszej akcji. Bo tak, ulepszenie. Sły z formalią tkanina, czyli tkaninę fajnie trzeba będzie pozyskać. 11, 20, 27. Tu jest tylko 10. Dobra, damy tutaj. Zawsze coś tam podleczy. No trzeba będzie faktycznie oszczędnie teraz z tymi szczurami. Ale dostaliśmy, słuchajcie, fajną rzecz, jakąś pakiet zaopatrzenia, zyskaj losowe zasoby. Losowe zasoby, nie losowy zasób. Dobra, będę o tym myślał. Ale póki co... Co my tu mamy? Dokument informacyjny, nie mogę zjeść? Nie. Dobra, no to jeszcze tylko zobaczę, czy mogę wszystko rzucić, czy wszystko rzuciłem i finalnie się przyśpimy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oj, Magnus, było mnie zaczepiać. Było mnie zaczepiać. Kto ci kazał? Pokazałem, kto tu rządzi. Zachciało mu się wyłudzeń. To tu lepszy. A, 6 szczurków, dobra. A tu poczekaj, tu mogę ulepszyć. Kości, coś inne, śmieci razy 2.
i mogę więcej. A sobie ulepszę. Chyba się opłaca, bo jednak te rzeczy mamy. O, jaki fajny plakat, już drugi. Cyklopica jakaś tutaj. I proszę, ile slotów. Dobrze, to ja to na razie sobie odłożę, bo nie chcę tego na razie otwierać, bo nie wiem, co z tego wyniknie. 8 części złomu, szczurka, 3 części. Raczej na jedzenie nie będziemy szli teraz, to trzeba to porzucać. Dobrze, pak informacji. Trzeba będzie ponaprawiać też narzędzia finalnie, ale to, kurczę, drożej jest na to z tymi naprawą. Ale dobra, mamy to. Wydaje mi się, że możemy odzyskać trochę punktów zdrowia. Koniec dnia, nieudane wymuszenie. No ciekawe dlaczego. Pokonani. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Zakończmy dzień i zobaczmy, gdzie nas teraz to doprowadzi. Plaga jajko raków. Z powodu niezachowania czystości jaja koraków rozprzestrzeniły się po całym obiekcie. Osadczeni są zobowiązani do usunięcia ich nadmiaru z terenu więzienia. W przeciwnym wypadku możemy mieć do czynienia z plagą koraków. Wzrost liczby jaj, ale to z tego chyba wychodzi śluz, czy coś, jakoś takiego coś było. Pamiętam. I słuchajcie, mamy kurtkę roboczą, 10 pancerza. Właśnie się stawiałem, czy nie mógłbym jakiegoś pancerza jeszcze ogarnąć. No. A to na razie wyjdę. Nikt już mi nie chce odharać ode mnie? Nie? Odechciało wam się? Codzienne śmieci zabieramy. Nikt nie chce śmieci. Nikt nie chce już. Dobra. Za szczurka się zemściłem, żeby nie było. I tę rozmowę. Wygląda to, że masz nieco, coś do powiedzenia. Śmiało, nie krępuj się. Wezmij się na hydraulika. Dzień dobry, Marty. Czy może już jest noc? A, więc maszyna do ucieczki. Wczoraj wymyśliłem tę nazwę. Podoba ci się? Powoli przestaje się mieścić w mojej celi. Aha. Muszę ją gdzieś przenieść. Znalazłem już idealne miejsce. Ciche na uboczu. Jest tylko jedno ale. Nie bez powodu wstrzymałem się stamtąd z daleka. Niektórzy twierdzą, że smród zakleja tam oczy. Inni mówią, że to miejsce jest niezwiedzone. Skoro ja mam robotę, będzie znacznie lepiej, jeśli ty to ogarniesz. No dobra, niech będzie. Przez sprzęt jest zakupiony w kwaterze głównej gangu. Dobrze, miejsce, w którym mówiłem, znajduje się na końcu kwatery głównej naszego gangu. To stara rura, jest wielka i pomarańczowa, trudno ją przeoczyć. Daj mi znać, jak ją posprzątasz. Aha, czaisz jedno, ale brzmi trochę jak jubną alę. Okej. Dobra, mamy fajne zadania, naprawdę zadania są fajne. Ciekawe, czy Magnus już powrócił do łask? Czy jeszcze Magnusa nie ma? Zobaczmy. Jest Magnus. Ciekawe, gdzie on jest w ogóle. Dobra, będziemy o nim myśleć później. Póki co schodzimy. Schodzimy do podziemia, można tak powiedzieć. A nie, bo tutaj byliśmy. Tutaj jest gang, przepraszam. Tu jest zejście gangu, a ja chciałem się tutaj pobawić. O, jest Magnus. Dzień dobry. Już cię przewrócili? No mamy ziemniora, bardzo fajnie. Tutaj mam kolejne rzeczy. Tutaj oczywiście standardowo za 3. No i szlam. Bardzo dużo szlamu dostaniemy. Ciekaw jestem, czy szlam finalnie będę mógł sprzedawać. Ale z chęcią go pozbieram. Co by nie było. Szlam wydaje mi się, że będzie bardzo potrzebną rzeczą. O, a ja tu mogę też wejść. Cały czas mogę tu wchodzić. Ale numer. Ha. Szkoda, że nie mogę korzystać z tych rzeczy. No ale widzę, że Magnus jednak dba o swój nieporządek. Jakby nie było. No wejdźmy w takim razie jeszcze, zanim pójdziemy dalej. A właśnie, zobaczmy, z czym mam do czynienia. Bo nie wiem, czy jeszcze dzisiaj wyruszę, ale zobaczę, czy się wylosują inne rzeczy przy zadbaniu. Bo jak skoro się losują osoby, to może rzeczy się losują nowe. I co my tu mamy? Jeżeli będziemy chcieli iść w tym kierunku, ambulatorium, to mam wydarzenie. Trupa 3 razy. I później coś. Next pełzacz. Zgadzając się, tutaj i ambulatorium mam czyste. Fajnie, jeszcze tylko łazienka w sumie byłaby do odblokowania. Tu mamy skazaniec, pełzacz i fortuna. Człowiek pełzacz, ok. Fortuna i szczur szlamowy, to jest do zrobienia. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Idealnie na 8 by weszło. Tu mamy szczur łuskowaty, zmutowany szczur. Jakieś akcje jeszcze. No i jeszcze w tym miejscu chcielibyśmy
coś porobić. Zobaczymy. Finalnie do łazienki dałbym radę wejść. No, to jest fajne miejsce, jest potencjał na to wszystko. Natomiast sądzę, że finalnie te misje, które tam są jeszcze do ogarnięcia, te oczyszczenie i eksploracja, zobaczycie w kolejnym odcinku, bo ten będzie zdecydowanie za długi, jeżeli bym chciał jeszcze trochę pograć, ale ciężko mi się z tego tytułu naprawdę wyrwać, bo jest coś w nim mega wciągającego. Mimo wszystko, jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej! The Space Prison.